Halo, halo, to jest kolejny odcinek na moim kanale i w tym odcinku postanowiłem, że trzeba zrobić coś totalnie porytego w Minecraft. Co gdyby spróbować przejść Minecrafta z jednym utrudnieniem takim, że szkielet respi się co 30 sekund? Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj, prawda, Jagieł? Witam bardzo serdecznie. Witam. I słuchajcie, dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na świecie, prawda, Minecraft. O kurde, tam stary, już widzę wioskę, to nam mega się przyda. Ale zanim, to tak jak powiedziałem na początku, mamy dzisiaj mega challenge. Czyli Minecraft, ale szkielety respią się co 30 sekund. I wygląda to tak, znaczy, czy co 30 sekund to do końca nie wiem w sumie, co jaki to jest czas. Wiem, że co jakiś czas, co ile jest sekund, max minuta, ale to jest chyba mniej. W każdym razie musimy jakoś przejść Minecrafta z tym utrudnieniem, więc zaraz wystartujemy ten cały mechanizm i będziemy musieli to jakoś przejść. Ja mam nadzieję, że nam się to uda, ale zanim to, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, i zapraszam na kanał Jagieła. To nie, ja nadal nie wiem, jak to mam wymówić. Zapraszam na kanał Jagieła, oczywiście link macie w karcie, więc zachęcam, tam wbijcie i zasubskrybujcie, rozwalcie mu po prostu kanał. 1000 subskrypcji ma być dzisiaj, jak ja o tym mówię. Dzisiaj 1000 subskrypcji, ty masz tam wejść i ty również, więc koniecznie wbijać tam. Tam również odcinek, druga perspektywa tego odcinka u Jagieła, ponieważ on nagrywa również i będziemy mieli, prawda, dwie fajne perspektywy. Dobra, rozpoczynając tą rozgrywkę, czy jesteś gotowy rozpocząć ten najtrudniejszy maraton w naszym życiu? Tak, jestem gotowy. Jesteś gotowy? Dobra, to ja w tym momencie rozpoczynam komendą, po prostu startuję ten mechanizm. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Dobra, uwaga, jak widzicie, zrespił się szkielet, czyli działa to, musimy teraz szybko lecieć, bo jest mega problem. Dobra, stary, ja jedyne co się zastanawiam jeszcze, o, tu mi jeszcze zasłania. Jest kolejny szkielet, uciekaj, Filip. Ule! Czekaj, gdzie jest? Dobra, jest drugi. Na szczęście w ciągu dnia one się palą, w nocy będziemy mieli mega problem, ponieważ prawda jest taka, że nawet nie możesz zatrzymać się w żadnym miejscu, ponieważ on się będzie respił na tobie tak jakby, więc to jest ale lipa. Ale na mnie się jeszcze nie zrespił, to jest właśnie no, problem. No, czyli to się prawdopodobnie respią na mnie, te szkielety. Albo nie wiem w sumie, ale czekamy na następnego, bo jestem ciekaw, przy kim się zrespi. Stój tutaj, ja... O, przy tobie się zrespi teraz, czyli to jest totalnie losowo, to jest totalnie losowo. Dobra, ja szybko robię sobie crafting, czekam. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, ile czasu mamy między jedną falą a drugą. Są dwa szkielety, jednak to jest obydwu nam. Ja tutaj, trzeba żarcie zdobyć na regenerację życia. Najgorsze jest to, że jak one... O kurde, stary! Nie, bo ja zaraz ginę. To jest nienormalne. Czekaj. Dobra, tutaj do tego domku, trochę siana na chlebek, to się na pewno przyda. To się bardzo przyda, bo ja nie mam nic. Nie, kolejny szkielet, uciekaj, Filip! Kurde! Czekaj, ja szybki. One się spawnują w najmniej odpowiednim momencie. No, to prawda. I najgorsze jest to, że nigdy nie wiemy, przy kim się zrespi. Bo się respi jeden szkielet co chyba 10 sekund. O kurde, przy mnie! Dobra, nie. Proszę, zostaw mnie, proszę. Dobra, mi się nie opłaca brać tego craftingu. Nie ma na to czasu, ja biorę... O Jezu! Kolejny przy tobie się zrespił? Nie, akurat wszedłem do jaskini i tam był zombie. O kurde, akurat przy mnie się zrespił. Mamy, to będzie strasznie trudne, bo się respią mega często z tego, co widzę. O nie, bo ten... O, najgorzej. Dobra, same jedzenie nie będę musiał się już martwić, to na pewno. O jedzenie, ta? Dobra, ale ja póki co się mega martwię. Stary, potrzebuję... Nie ma tu, możliwe, że nie będzie tu. Jeżdżam ku kowala, tylko... O nie, tu jest kolejny szkielet, stary. Mamy niewiele czasu, bo problem jest taki, że te szkielety nie giną w tym ogniu jakby tego słońca, nie? Więc one po prostu będą tutaj nieskończenie długo, są niezniszczalne po prostu. I to jest duży, bardzo duży problem. Nie, kolejny szkielet, kurczę! Dobra, ja na szczęście mam chwilowy spokój. Zbieram sobie siano, póki mogę. Wyregeneruję sobie całe życie, bo jest lipa totalna. Zbieraj to siano, bo to się nam mega przyda. To jest. Nie, kolejny szkielet, kurczę! O kurde! Nie mogę go uderzyć! Najgorzej, dobra. Tu ten, o kurde, ten golem dostał, no. Ja go nawet bym tutaj ściągnął na tego golema. Może ten golem jest starego pokolenia, dobra, szybki. Nie, bo ten golem nawet nie atakuje go. O kurde, gonią mnie! Nie zostaw mnie, proszę. Ucieczka, dobra, ucieczka. Dobra, mamy problem, stary, bo się zaczyna noc. Zaczyna się robić noc.
Jezu, one się cały czas respią teraz przy no mnie. Tak, one się nie przestaną respić. Jeszcze przychodzi noc, więc kolejne utrudnienie to są te zombiaki i inne takie. O kurde, znowu się przy mnie zrespił i on nie znowu mnie trafił. A ja biegnę znowu w stronę jakichś innych szkieletów. Kurde, proszę. Ja jestem za tobą. Najgorsze jest to, że w nocy nawet nie będziesz widział, który szkielet jest tym, który cię nie uwali, a który jest tym, który cię uwali. Dobra, szybkie robię. Dobra, o kurde, stary, dwa serduszka mam! Dobra, muszę zwiewać. Jeszcze te szkielety na tych wersjach najnowszych są strasznie celne są. Mamy, gdyby nie to żarcie. O kurde, kolejny szkielet. O kurde. Nie jest kolorowo. Nie, creeper, za dużo. O Jezus. Dobra, ja tu biorę pochodnie, bo się nam też mogą, mi się mogą przydać w szczególności. Dobra, tu. Wezmę sobie w drugą rękę. To jest trochę taki speedrun Minecraft. O, mam 4 żelaza. Jezu, jak dobrze. Jezu, ja też właśnie biegam po jaskini. Mam żelazo, pięknie. Kurczę, to jest dramat jakiś totalny. Chyba najlepiej killów jest na początku zrobić, bo ja potrzebuję cokolwiek, tylko żarcie. Dobra, mam 2 żelaza. Zrobię nam specjalnie dla nas tego tarczę, bo tarcze na pewno będą bardzo przydatne. O, 300 IQ, tarcza, dokładnie. A na tarczy co trzeba mieć? Trzeba mieć 6 drewna i 1 żelazo. Dobra. Ja wiesz co, myślę jeszcze nad czym? Czy nie zrobić jakiegoś takiego miejsca spokojnego, w którym respiące się szkielety będą jakby od razu spadać gdzieś, a ja będę bezpieczny. Czy nie wiem, jakiś płotek czy coś tego typu, nie? O, widzę, że się lejesz tam. O Jezus, muszę uciekać. Za dużo, mam 4 serca. Ja też mam cztery. Najgorzej, stary. Przydałoby się, wiesz co zrobić? Pójdź w kimę. Ogarnij se wyro. Dobra, to w takim razie wchodzę do jakiegoś pierwszego lepszego domku. Ale właśnie nie wchodź do domku. Nie wchodź do domku. Zabierz z domku łóżko i gdzieś indziej. Musisz gdzieś odejść. Nie jestem w stanie chyba tego przetrwać. Ja pierdzielę, stary, to jest zbyt ciężkie. To jest niemożliwe do zrobienia. Nie mam jak ogarnąć łóżka, mam problem. Stary, musisz przetrwać, bo jak nie przetrwamy, to jest koniec. O Jezu. Dobra, uciekam. Szybko do tego ja domku. Ja tu ciągle biegam od prawej do lewej. Leżysz mam, już? Mam łóżko, poczekaj, uciekam. Szybko, stary, teraz łóżko. teraz nawet nie ma gdzie uciec. Jezu, dobra, wchodzę do studni. Do studni? Ale wiesz, że tam się zrespi, przy tobie. Kurde, no zrespił się, nie? O Jezu! Nie, proszę, nie umieraj. Kurczę, ich jest za dużo! O Jezu, uciekam w las, postanowiłem. Ucieknij na koronę drzew. Wtedy jesteśmy wolni od szkieletów, znaczy od, nie od szkieletów, od innych potworów i zostaje nam tylko szkielet do zgubienia. Najgorsze jest to, że nie mam w ogóle budulca. Jezu. Ja sobie postawiłem sobie łóżko. Teraz, o kurde, dobra, zgubiłem ten. Jak będziesz już gotowy do tego, żeby się położyć, to... O kurde, czemu one są takie celne? Dobra, jestem w stanie się położyć. Położyłem się nad lawą. Czekaj, dobra. O, to nie jest głupi pomysł, dobra. Leżysz? Leżę, dobra. Pięknie. Ja też... Stary zbago... Wow! Nie, wstałem, bo mi się zrespił szkielet. Dobra, ja czekam dalej w łóżku. Mam trzy serduszka. Dobra, czekasz w łóżku? Ale jakim cudem ty jesteś w łóżku? No bo ja jestem ogólnie przy lawie. Kurde, stary, mam problem, mam 2 serduszka. Dobra, Ja straciłem łóżko, bo tam szkielet przy nim stoi ciągle. To jest najgorsze, przecież to jest zbyt często się respi to wszystko. Dobra, musiałem się pozbyć. O kurde. Dobra, szybko zrobimy sobie tak. Jezu, po... Ajajaj. No. Coś poszło. Jezu, znowu ten szkielet. Stary. Dobra, uciekam. To jest moja najgorsza gra w życiu. Dobra, ja sobie włączam se Spectatora. Idę na ciebie patrzeć po prostu. Nie, Creeper, o nie! O Creeper, widziałem. Ile masz serduszek? A 5, także jest w porządku. Dobra. Ja wiem, wiesz co zrobię? Ja wlazłem sobie w ciebie. O, ale nie widzę... Nie widzę ile masz serduszek niestety, więc jednak wyjdę. Nawet nie płonie ten szkielet. On jest zniszczalny, on może w lawie leżeć cały czas i on nie zginie. Więc to jest nie do pokonania. Robimy tak, potrzebuję... Nie, kolejny. Nie, dobra, no to już jest koniec chyba, co? Ile serduszek?
A 2,5. Dobra, no ale to i tak jest, jakby ja bym ten challenge chętnie powtórzył jeszcze, bo Jezu, mam taki totalny niedosyt tego, co się stało. No ale... No dobra, i te szkielety za często się respią, to będzie dało się jakoś opóźnić, bo co minutę... Jezu, już dobra, kolejny serca, ciebie strzeli. Dobra, mam dwa serca. No to jeszcze jeden szkielet się koło ciebie zrespi i jest chyba koniec. Jakby za długo to trwało, w sensie, że nie mamy żadnej zbroi, to by trzeba było znaleźć kowala właśnie z jakąś zbroją już, żeby coś cię chroniło chociaż trochę. Jak tam się pojawi, wiesz, jak ci się tu pojawi szkielet, to nawet nie masz gdzie uciec. Tak, wiem. Kop się pod siebie, dobra. kop się pod siebie. No teraz spadł, o kurde, przy mnie się zrespił szkielet, ale masz farta. Ale ja koło ciebie latam, więc w sumie on też... O kurde, prawie w ciebie trafił, ja cię sunę. Nie! I ile masz serduszek? Zdawaj relację. Dwa i pół. Najgorzej. Potrzebuję węgla, potrzebuję... Dobra, sobie jakoś poradzę, dobra, nieważne. Robimy to tak. Muszę szybko postawić crafting. Craftingu nie mam, Jezu. Najgorzej. To powinno być tak, że te szkielety można pokonać jakoś, bo to, że są niezniszczalne, to jest kurde nie do zrobienia. O, znowu znikłeś mi, skończyłeś mi. O, wrócił akurat jak nagrywamy. Przepraszam. Dobra, uciekam. Uciekaj. Dobra, szybko crafting robię. Dobra, robimy, trzeba to tak zrobić. Zaraz się, dobra, zrespił się, uważaj! Dobra, kolejny! Bo to jest, ja już wiem dlaczego, bo to one się respią co jakiś czas, raz przy mnie, raz jakby, co jakiś czas dla mnie i co jakiś czas dla ciebie. W sensie, że są takie momenty, w których się respią dwa naraz tak naprawdę. Plecy masz! Dobra, udało ci się zwiać. Mam pewien plan. Zgrać go. Dobra, robię tak, teraz szybko do pieca, o Jezus, szybko do pieca, dwa żelaza, no i to jest chyba koniec, co? Ile serduszek? Pół. Ajajaj, no niestety. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli chcecie obejrzeć następny odcinek, w którym próbujemy znowu przejść w ten sposób Minecrafta, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja, wbijacie do Jagielskiego na kanał, tam macie do Jagieła, możecie wbić, prawda, przez kartę. Zapraszam, rozwalcie mu system. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.